Q&A. Czy mógłbyś poopowiadać w jakimś odcinku o polskich sowach w związku ze zbliżającą się Nocą Sów 2019? Pewnie, czemu nie? Generalnie chciałem zrobić coś innego, bo chciałem zrobić coś o sowach i miała to być relacja z wyprawy na sowy, która odbyła się w połowie lutego, ale z różnych względów postanowiliśmy z kolegami, że tą relację zrobię w wakacje, albo może nawet i po wakacjach, więc nie teraz. Ponieważ zaplanowałem, że jakiś film o sowach będzie przed Nocą Sów, to wymyśliłem, że zrobię dla Was listę sów lęgowych Polski, od najmniejszej sowy do największej sowy, zatem zapraszam na materiał. Zanim zaczniemy, krajowa populacja bielika, to jest naszego największego ptaka szponiastego, liczy od 1000 do 1400 par. Ptak ten jest określany jako bardzo nieliczny ptak lęgowy. Tą informację podaję Wam jako punkt odniesienia do informacji na temat sów, które usłyszycie już za chwilę. Zatem zaczynajmy! Miejsce 10. Suweczka. To najmniejsza sowa Polski, wielkością zbliżona do szpaka. Żyje w dojrzałych lasach, zwłaszcza tam, gdzie rosną stare świerki. Poluje na gryzonie, a także na małe ptaki. Najaktywniejsza w okolicach zachodu słońca oraz świtu. W nocy dość słabo widzi, stąd nie powinno się jej wabić po zachodzie słońca, bo wywabiona z dziupli może paść ofiarą większych sów, np. puszczyka lub włochatki. Rzadka. Jej krajowa populacja liczy od 1000 do 1500 par. Dwie kolejne sowy są do siebie zbliżone rozmiarami, a ich wielkość mniej więcej odpowiada wielkości dobrze znanej sierpówki. Miejsce 9. Włochatka. Podobnie jak suweczka, jest ptakiem dojrzałych lasów, ale jest mniej zależna od obecności świerków. Można ją spotkać w buczynach oraz borach sosnowych. Jaja składa w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego. Poluje głównie na gryzonie, rzadziej na drobne ptaki. W Polsce rzadka. Jej populację szacuje się na 1200 do 2400 par. Miejsce 8. Pójdźka. Jest to sowa związana z krajobrazem rolniczym. Dawniej licznie gniazdowała w dziuplach wierzb bowiastych. Obecnie jaja ukrywa głównie w starych budynkach, zwłaszcza w nieczynnych kominach czy pod uszkodzonymi dachówkami. Jej łacińska nazwa Atene Noctua nawiązuje do Ateny, greckiej bogini mądrości. Rzadka, bo mamy ich zaledwie 500 do 1000 par. Dawniej była liczniejsza. Za spadek liczebności pójdźki w Polsce najprawdopodobniej odpowiadają zmiany siedliskowe związane z intensyfikacją rolnictwa. Moim zdaniem nie bez znaczenia jest także nieumiejętne i nieprzemyślane stosowanie trutek na gryzonie. Kolejne trzy sowy również nieznacznie różnią się od siebie wielkością i porównać je można do dobrze zbudowanego gołębia miejskiego. Lecz ma to odniesienie jedynie do ptaków siedzących, bo w locie rozpiętość skrzydeł tych sów jest sporo większa niż u gołębia. Miejsce 7. Płomykówka. Jedyna krajowa sowa nie należąca do rodziny puszczykowatych. Podobnie jak pójdźka, preferuje krajobraz rolniczy i lubi towarzystwo człowieka. Lęgi ukrywa w starych stodołach, na poddaszach czy wieżach starych kościołów. Otwory tych ostatnich są niestety coraz częściej kratowane w ramach ochrony zabytków przed gołębiami. Niestety te rzadkie sowy bardzo na tym tracą, bo nikt o nich nie myśli. Nie pomaga im nawet fakt, że likwidują wielokrotnie więcej myszy niż koty. Krajowa populacja liczy od 1000 do 1500 par. Kiedyś było lepiej, ale polskie płomykówki spotkały podobne problemy co i pójdźkę. Miejsce 6. Uszatka błotna. Jest to sowa żyjąca na wilgotnych, ekstensywnie użytkowanych łąkach i naturzycowiskach. Gniazduje na ziemi. To jedyna nasza sowa, która znosi jakikolwiek materiał do budowy gniazda. To skrajnie rzadki gatunek w naszym kraju. W roku 2003 jej populację szacowano na 20 do 100 par. Jednak nowsze dane raczej wskazują, iż w zależności od sezonu jest to od 0 do 10 par. Jedynym miejscem w Polsce, w którym dość regularnie wyprowadza lęgi, są bagna biebrzańskie. Północnoeuropejskie uszatki błotne przed zimą migrują na południe, dzięki czemu podczas migracji można je zaobserwować w naszym kraju, zwłaszcza na wybrzeżu. Miejsce 5. Uszatka. Druga najliczniejsza sowa w Polsce. Jej populacja liczy od 8 do 25 tysięcy par. Lubi dość młode lasy sosnowe. Jaja składa do starych gniazd innych ptaków, jak sójka, krogulec czy grzywacz. Pomimo, że jak na sowę jest dość liczna, to trudno ją wykryć, ponieważ odzywa się nieregularnie, a jej głos nie niesie się daleko. Jej obecność najmocniej zdradzają dopiero głosy młodych, żebrzących o pokarm. Posłuchajmy.
Miejsce czwarte, puszczyk. Sowa wielkości grzywacza. Najliczniejsza sowa w kraju. Polska populacja liczy 65 do 75 tysięcy par. Występuje wszędzie tam, gdzie jest w stanie ukryć lęk, to jest w lasach, gdzie są odpowiednie dziuple lub budki lęgowe. Niekiedy gniazduje w budynkach, podobnie jak płomykówka. Poluje na wszystko to, co jest z mięsa i da się złapać, to jest gryzonie, drobne ptaki, płazy czy większe owady. Jego łacińska nazwa rodzajowa Strix oznacza strzygę, którą Wikipedia krótko definiuje jako demon zwierzeń słowiańskich lub dalej kobiecy demon o ptasich szponach żywiący się krwią. To uzmysławia nam, w jaki sposób odnoszono się do sów w naszych szerokościach geograficznych i bynajmniej dla Słowian sowy nie były symbolem mądrości. Miejsce trzecie, puszczyk uralski. Duży ptak, o 30% większy od puszczyka zwyczajnego. Związany z lasami liściastymi i mieszanymi. W naszym kraju preferuje górskie buczyny, w których bywa liczniejszy niż jego mniejszy kuzyn. To bardzo odważna sowa. Przy gnieździe wpierw stara się odstraszyć intruza, a jeśli ten się nie wycofa, to puszczyk atakuje. Znane są także przypadki ataku na człowieka, zatem kiedy go spotkasz w lesie i ptak ten będzie się dziwnie zachowywał, to lepiej zejdź mu z drogi. Wiem, zabrzmiało poważnie, ale spokojnie, trzeba się naprawdę postarać, by tego ptaka wkurzyć. Z drugiej strony chyba warto wiedzieć, żeby tego nie robić, a już na pewno nie włazić na drzewo, w którym ptak ten ma swoją dziuplę. Krajowa populacja puszczyków uralskich liczy od 1300 do 1800 par. Na koniec ciekawostka, to właśnie ta sowa użycza swojego głosu w nocnych scenach filmu kreskówkowego pod tytułem Muminki. Miejsce drugie, puszczyk bszarny. Duża sowa o długości ciała 62 do 70 cm, zatem prawie identyczne rozmiary jak numer 1. Dlaczego zatem na drugim miejscu? Proste, przegrywa pod względem masy ciała, bo waży zaledwie do 1200 gramów. Niedawno słyszałem fajne określenie tego ptaka jako wielka kupa piór, co świetnie oddaje stan faktyczny. Puszczyk bszarny jest najrzadszą sową lęgową w Polsce. W zależności od roku jego populacja waha się od 0 do 8 par lęgowych. W naszym kraju występuje tylko w lasach w pobliżu naszej granicy z Białorusią i Ukrainą. Pierwszy lęk stwierdzono dopiero w roku 2010. Podobnie jak puszczyk uralski, puszczyk mszarny potrafi zajadle bronić swojego lęgu. Nazwa mszarny nawiązuje do mszarów, na których sowa ta uwielbia polować. A co to jest mszar? Ha! To musicie sobie sprawdzić sami, bo teraz miejsce pierwsze. Puchacz. Jeśli puszczyk mszarny to kupa piór, to puchacz to kupa mięśni. Tak ten waży od 2100 do 4100 gramów. Jest drapieżnikiem potężnym. Niedawno słyszałem o przypadku, że ofiarą puchacza padł właśnie puszczyk mszarny. Może dziwić, że sowa zjadła sowę, ale to nic wyjątkowego. Mniejszym sowom też zdarza się zjeść kogoś jeszcze mniejszego. Puchacz poluje na wszystkie spore ptaki, jak inne sowy, jastrzębie czy myszołowy. Kiedy gniazduje w pobliżu wody, w jego diecie znajdują się ptaki wodne. Oprócz ptaków poluje także na ssaki, takie jak zające, króliki, wiewiórki czy wałęsające się koty, a nawet jeże. Znany jest przypadek puchacza, który porwał małego Yorka i sorry, będę powtarzał jak amen w pacierzu, winny był właściciel psa, bo psy należy wyprowadzać na smyczy. Gdyby tak było, do tragedii by nie doszło, puchacz nie podleciałby aż tak blisko człowieka. Ptak ten boi się ludzi i zamiast atakować w obronie swojego gniazda, potrafi porzucić lęk. Jest to jedna z przyczyn, która sprawia, że puchacz jest nieliczny, a jego krajową populację szacuje się na 270 do 380 par. Można by o nim mówić więcej, ale na to przyjdzie czas, ponieważ część widzów chciała osobny film o puchaczu. Zamówienie zostało przyjęte i obecnie znajduje się w powolnej, ale jednak w realizacji. To by było na tyle. W zestawieniu nie uwzględniłem sowy jarzębatej i śnieżnej, które sporadycznie potrafią się w naszym kraju pojawić, ani także maleńkiego syczka, który zaliczył pojedynczy epizod lęgu na Mazowszu w roku 2013. Jeśli podobają Ci się filmy Ptasiej Strefy, to zasubskrybuj ten kanał, a nie przegapisz kolejnych. Zachęcam także do zobaczenia innych odcinków na moim kanale, bo trochę ich już jest.